Halo? No, co tam? No jedziemy, E67, tak jak planowaliśmy. Dobrze, nie jestem po prostu zmęczony. Mitu Sen jest jedną z najważniejszych w tej chwili artystek współczesnej artystycznej sceny indyjskiej. Jestem zatem ogromnie szczęśliwa, że tak wielka artystka, która wystawia na absolutnie całym świecie, zgodziła się zrobić tutaj projekt w Poznaniu w Galerii Miejskiej Arsenał. Mitu pracuje we wszystkich mediach, czyli jest performerką, maluje, rysuje, robi obiekty, rzeźby, instalacje site-specific i podkreśla, że medium jej sztuki jest prawdziwe życie. I fascynują ją takie problemy właśnie jak język, nieczytelność języka, kwestia komunikacji międzyludzkiej, a także kwestia seksualności i tożsamości, co zresztą bardzo często również wiąże się z językiem. Projekt, który stworzyła dla Galerii Miejskiej Arsenał, polega na przetworzeniu odcinka serialu M jak Miłość, tego słynnego, gdzie ginie Hanka Mostowiak. I Mitu Sen, obejrzawszy ten odcinek wiele razy, kompletnie nie rozumiejąc języka, wczuwała się w gesty, mimikę i ton głosu bohaterów, ich zachowania i do tego dopisała swoją własną historię. Zmieniła imiona bohaterów, Hanka Mostowiak ma na imię Hanna, jej mąż Marek Mostowiak ma na imię Radża. Rodzina z Grabiny nazywa się rodziną Bose, więc mamy indyjskie realia i indyjską historię nałożoną na polską narrację. I na dodatek wszystkie dialogi, które konstruuje po angielsku i podkłada do tego serialu, tłumaczy później na język polski przy pomocy Google Translator. Więc mamy jakby drugą dekonstrukcję tej historii, ponieważ Google Translator, jak wiemy, nie przekłada tego tak dokładnie, jak powinien. I mamy zmienioną płeć bohaterów, na przykład w tej narracji. Bohaterowie tego serialu stali się bardziej wyzwoleni, ponieważ jeden z nich deklaruje, że jest gejem, zmienia orientację. Mamy również właśnie te elementy kompletnie fantastyczne. I ta opowieść pokazuje nam, że możemy porozumiewać się też gdzieś poza językiem, ponieważ tak naprawdę najważniejsze są emocje, język ciała i to, co chcemy przekazać drugiemu człowiekowi.